To jest podcast Stockbroker. Interesujesz się inwestowaniem? Zastanawiasz się, jakie podejście jest dla Ciebie najlepsze? Zostań z nami i poznaj świat inwestycji widziany okiem maklera. Zaprasza Artur Wiśniewski. Stockbroker.pl Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie. To już szósty odcinek podcastu Stockbroker. Dziś będzie o etyce. Etyka na rynku kapitałowym jest jednym z czołowych tematów mijającego roku. Była ona przedmiotem niezliczonych debat publicznej dyskusji na ten temat sprzyja rosnąca moda na inwestowanie odpowiedzialne, którego celem jest zmiana świata na lepsze stąd w mojej głowie zaczęło kiełkować pytanie, jak inwestować etycznie. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz Jacek Gniadek misjonarz werbista, gorący zwolennik wolnego rynku, zapatrzony w ludwika von Misesa z Austriackiej Szkoły Ekonomii. Rozmowę rozpocząłem od zapytania księdza Jacka, jaki w ogóle powinien być zdrowy stosunek do pieniędzy. Nadal bowiem pokutuje powszechne przekonanie, że katolik powinien być biedny. Są też w Piśmie Świętym fragmenty, które mogą sugerować, żeby sobie odpuścić oszczędzanie czy inwestowanie i zdać się jedynie na opiekę Boga. A jeżeli gromadzenie i pomnażanie dóbr nie jest wyrazem braku zaufania do Boga, to jak należy to robić w sposób etyczny? Zapraszam serdecznie. Szczęść Boże, witam, witam księdza w moim podcaście. A szczęść Boże. Proszę, niech ksiądz się przedstawi. Ksiądz należy do zgromadzenia werbistów. Kilka lat w Afryce. Tutaj też w międzyczasie był doktorat z ekonomii. Działalność misji na Centrum Migranta w Warszawie. Może ksiądz powiedzieć dwa zdania na ten temat? Czy tak, no, od trzech lat wróciłem z Afryki. Od trzech lat jestem w Warszawie. Prowadzę Centrum Migranta w fu, tutaj na Ostrobramskiej. Pomagamy migrantom głównie, którzy są w Warszawie. Również zajmuję się pomocą Kościołowi w Chinach, prowadząc Stowarzyszenie Sinicum, też pomagamy, prowadzimy taki projekt, robimy wspólnie z Fundacją Azbiuro w Zambii, pomagając w szkole prywatnej, takiemu mojemu znajomy, znajomemu, który, no, parafianin, który John, którego poznałem w Zambii, który prowadzi szkołę prywatną, no i więc mam grupę ludzi, wolontariuszy, którzy w ten projekt się angażują. To jest więc trzeci jakiś tam projekt, który, w który się angażuję. Oprócz tego prowadzę bloga, piszę, komentuję pewne rzeczy, które się dzieją w Polsce, w przestrzeni ekonomicznej, na styku ekonomii i kościoła. Skąd wziął się pomysł na doktorat? A doktorat, no to była długa historia, bym powiedział, Aha. bo nawet teraz już na tygodniu, podczas weekendu kapitalizmu, było takie pytanie, na które miałem odpowiedzieć, i cieszę się, że mogłem mieć taką okazję, żeby o tym powiedzieć. To było pytanie: było, jak ludzkie działanie wpłynęło na moje życie? Ludzkie działanie, to znaczy human action, tutaj opus magnum. Ludwika von Misesa, więc no to były początki, to było właściwie seminarium rok 91, 1991, St. Simus Annus, encyklika taka najbardziej porękowa Jana Pawła II, kiedy y, odkryłem, odkryłem austriacką ekonomii i wtedy się zaczęła gdzieś tam przygoda taka na serio z mm, ekonomią, z katolicką nauką społeczną. Choć na początku nie myślałem o żadnych pracach, chciałem być misjonarzem, zająć się antropologią kulturową, choć pisałem też pracę z etnologii religii na temat ludów pogrzebowych u ludu Jansi w Zajrze, gdzie byłem ja jako kleryk, więc chciałem pójść zupełnie w inną ścieżką. No a okazało się, że jak pojechałem do pierwszego kraju misyjnego, a była nim Botswana, no odkryłem prawdziwą perłę. To znaczy, nigdy nie myślałem wcześniej, że Afryka tak wygląda, bo byłem wcześniej w Kongo, no, to był ówczesny Zaire, no to e, kraj stereotypowy jak na warunki afrykańskie: e, bieda, e, choroby, później wojna, ubóstwo. Przyjeżdżam do i okazuje się, że. Dojeżdżam do parafii drogą asfaltową. Pierwszy temat, który się porusza na Radzie Parafialnej to jest poszerzenie parkingu przy Parafialnego. Ludzie żyją zupełnie inaczej. Od lat 60. są tutaj demokratyczne wybory jest kraj, który był najbiedniejszy na świecie, staje się krajem najbardziej rozwiniętym w tym rejonie, a właściwie jeden z najbogatszych krajów afrykańskich, wzorem dla wszystkich tych, którzy próbują eksperymentować socjalizmem, że odrobina, ponieważ nie powiem, że Botswana jest krajem wolnorynkowym, takim, jakim bym chciał, żeby były by, by kraje wolnorynkowe, ale odrobina e, z zdrowego rozsądku, takiego gospodarczego liberalizmu sprawiła, że Kalahari stało się, e, e, stało się miejscem, gdzie kwitnie życie. Ja dzisiaj księdza chciałem zapytać o to przede wszystkim, jak inwestować w sposób etyczny. Natomiast zanim do tego przejdziemy, chcę... Zacząć tak wstępnie od y, bardziej podstawowego, podstawowego pytania, czy bieda, bieda daje zbawienie, czy szczęśliwy człowiek powinien być biedny, ponieważ są w Piśmie Świętym czytania, słowa, które mogą na to wskazywać, mogą być tak interpre interpretowane. Przykład: Prędzej wiele błąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do królestwa niebieskiego. To jak to jest z tą biedą i bogactwem według Pisma Świętego? Znaczy w, tym, w tym przypadku Jezus tylko ostrzega, że bogactwo może być problemem. Trzeba sobie z tym poradzić, ponieważ posiadanie dużo rzeczy materialnych może być pewną pokusą, która nas odciągnie od celu ostatecznego, jakim jest życie wieczne. Nie jest to łatwe, ale również nie jest łatwe życie osoby, która nic nie posiada, właściwie nie posiada ani niczego, Skrajne ubóstwo, to znaczy, kiedy nie posiadam nic na własność, to nie jestem w stanie odczytać swojej nowej kim jestem jako osoba, ponieważ nie mogę wejść w relacje z innymi ludźmi, bo nie mam nic do, do wymiany. To znaczy, że sam nawet nie, nie, nie pomnożyłem talentów, które otrzymałem od Boga, gdzieś się zakopałem, gdzieś się wycofałem, nie żyję w z ludźmi i nie, nie dzielę się z tymi talentami, które otrzymałem od Boga, więc no, ubóstwo nie jest ub, ubóstwo nie jest celem. Bardzo często no, Kościół katolicki pokutuje z tego względu, że ludzie, że katolicy no, nie są, najczęściej nie są najbogatszymi ludźmi na świecie, z tego względu, że u nas bardziej, bardziej Podkreśla się ubóstwo, bycie ubogim, niż bogactwo, ale oczywiście, kiedy Jezus mówi o tym, że mamy być ubodzy, ale mamy ubodzy w duchu, to znaczy nie przywiązywać się do rzeczy materialnych, które są w tym świecie, ale one mają stać się narzędziami dla, dla nas do tego, aby osiągnąć życie wieczne. Ja znam przedsiębiorców, ludzi są przedsiębiorcy, którzy są przedsiębiorczy, którzy prowadzą firmę, to po prostu nie potrafiliby nic innego w życiu robić. To im przychodzi tak łatwo, że po prostu pomnażają pieniądze. Dlaczego mieliby tego nie robić? A skąd się, bo to wszystko się wiąże z tym, że mamy jakiś, posługujemy się fałszywymi stereotypami. W tym wypadku fałszywym stereotypem sumy zerowej, że uważamy, że, że ludzie bogaci są dlatego, ponieważ wykorzystują biednych że bogaty staje się bogatszy, dlatego, że biedny staje się biedniejszy. A przecież, gdy zastanowimy się nad tym, to przecież bogactwo właśnie rodzi się z, z pracy, z tego, że ktoś robi dobre rzeczy, produkuje coś, co wymienia z innymi ludźmi, którzy tego, tego potrzebują, albo usługi, które dostarcza na rynku. Więc bogactwo jest nagrodą za dostarczanie dobrych rzeczy ludziom, tym, tym ludziom, którzy tego nie potrafią zrobić. Spotkałem się z taką definicją, Ewangelicznego ubóstwa, że chodzi po prostu o wyzbycie się chciwości, że ubogi to jest ten, który mało potrzebuje, a nie ten, który mało posiada. Czyli no, możemy dojść do skrajnego przypadku, kiedy będziemy, no, kiedy nie będzie chciwości, że nie będę niczego posiadał, można byłoby tak powiedzieć, no, ale wtedy, no, przecież ja Jezus, musimy patrzeć na Ewangelię całościowo, Jezus mówi o przypowieści, o talentach, daje jednemu Pan, daje jednemu e, słudze, jeden talent, drugiemu dwa i pięć. No i, i przecież jeden talent to było 35, 34 kg srebra i ten, który otrzymał ten talent, powinien go pomnożyć, co on zrobił, on go zakopał. On go zakopał, nie pomnożył i, e, mm, i w ten sposób nie podzielił się tym, co otrzymał od Pana z innymi. Więc a inna rzecz, a ten, kto otrzymał pięcie, przecież mógłby już właściwie nic nie robić, mógłby tylko konsumować, ale, ale Jezus mówi nam, że życie nie polega tylko na tym, żeby tylko jeść. Życie polega na tym, żeby tworzyć, żeby być twórczym, żeby zresztą tutaj, no więc mamy takie podejście, myślimy tylko, tylko w takim wymiarze horyzontalnym, a tutaj nawet ta przepowiedź się o talentach jest ma wymiar taki powiedzmy, no nadprzyrodzony, że mamy tworzyć rzeczy, których jeszcze, których jeszcze nie było i na tym polega bycie przedsiębiorcą, przedsiębiorca tworzy coś z niczego i to jest piękne w tym wszystkim, myśmy się Jakoś tak spłoszczyli do tego wymiaru horyzontalnego. Myślimy w kategoriach zasiłków, pomocy i tak dalej. Patrzymy na człowieka, jak na kogoś, kto nie posiada zdolności twórczych, tworzenia czegoś i po prostu musimy mu pomóc, bo jest biedny, nie radzi sobie. Ja zupełnie mam inny obraz człowieka. Kiedy patrzę na człowieka, widzę w nim potencjał, ogromny który jest, który jeszcze nie odkrył, ponieważ ta przy o talentach nam pokazuje, że każdy coś otrzymał. I teraz jeszcze jest inna rzecz, to, to dochodzimy do innej, innej absurdalnej rzeczy w naszym świecie, kiedy ekonomia mówi nam o tym, o jakimś zrównoważonym rozwoju, o tym, że cel ekonomii jest wyrównywanie nierówności społecznych, a przecież przywozie talenta nam pokazuje wyraźnie, że, że e, ludzie otrzymują talenty w sposób nierówny, jeden ma więcej, drugi ma mniej i nie ma w tym nic złego. Również gdy popatrzymy sobie na świat, to w jednej części świata mamy węgiel, w innej, w innej części mamy ropę, w innej złoto. Czy to znaczy, że z tego powodu mamy być nieszczęśliwi? To wcale nam nie przeszkadza, gdybyśmy wszyscy mieli porówno, jak mówi ksiądz Twardowski w swoim, w swoim wierszu, to nie byłoby wymiany. W ogóle byśmy nie wchodzili w interakcję z innymi ludźmi, bo i po co? po cokolwiek wymieniać, jeżeli mam wszystko. Tak Bóg nas stworzył, że właśnie nie mamy wszystkiego i, i nie potrzeba mieć wszystkiego, żeby być szczęśliwym. Przytacza ksiądz fragment przypowieści o talentach. To rezonuje też ze słowami księdza Jacka Stryczka na temat biedy i bogactwa, że nie sztuką być biednym. Sztuką jest zdobyć bogactwo, wykazać się aktywnością, a potem z tego zrezygnować. Nie jest też tak, że my musimy z tego rezygnować, ale nie, 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 to nie jest nie, tak, nie że... się z tym, ja nie muszę niczego rezygnować, bo ja nawet powiedzmy zasadzenie zazoc przedsiębiorców. Przedsiębiorca nawet wtedy, kiedy nie działa charytatywnie, dla mnie jest już człowiekiem, który dzieli się e, dzieli się z swoim bogactwem z innymi, bogactwem swoich myśli, twórczości i tak dalej, robi rzeczy, których inni by nie potrafili zrobić. Niekoniecznie chodzi tutaj na jakieś innowacje technologiczne. Ale on potrafi połączyć pewne rzeczy, które są w tym świecie. Popatrzmy sobie na e, ołówek. Ja po prostu no, wielokrotnie już widziałem ten film. E, ja, ołówek, i Pencil, według serii krótkiego Leonarda Arida, w którym mówi, że ołówek sam opowiada o sobie. Mówi: Jestem taki prosty, ale czy potrafisz mnie zrobić? Czy masz tą wiedzę, która byłaby potrzebna do zrobienia ołówka? Bo to jest tylko, mówię, kawałek, kawałek, kawałek drzewa, jest grafit i tak dalej, gumka. Ale to wszystko, żeby można było, żeby, żeby mógł być ten suchy kawałek drewna, to musi być las, musi być piła, która będzie, musi być drwal, musi być samolot, który przywiezie graffit z Irlandii i tak dalej. Wie, tysiące, miliony operacji. Po prostu my tej wiedzy nie posiadamy. Ten, który tworzy ołówek, nie posiada wiedzy o tym, jak, jak się robi farbę, jak się utwarza grafit. Dla niego to nie jest, nie jest ważne. On już kupuje gotowe te elementy na rynku. Wiedza jest rozproszona, ale przedsiębiorca potrafi to połączyć z rzeczy i stworzyć coś nowego, o czym na przykład drwal w lesie w ogóle nie ma pojęcia, że z tego drzewa, które on ścina, będą ołówki. Ja może mało precyzyjnie przetoczyłem słowa księdza Stryczka. On też nie mówił o tym, że należy się dzielić bogactwem, natomiast ja jego słowa interpretowałem po prostu w ten sposób, że należy do tego bogactwa mieć dystans, żeby być, żeby ono nie było naszym takim bóstwem, do którego jesteśmy przywiązani. To, tak, 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 zgadza się. Ja tutaj, no, to jest rzecz fundamentalna dla mnie w rozumieniu właśnie czym jest bogactwo, w jaki sposób mamy sobie radzić z bogactwem, że musimy zachować dystans do tego świata, bo... Eh, Konsumpcjonizm, czyli powiedzmy, no takie, taki sposób podejścia do tego, sposób, no nie mogę pozwolić, żeby rzeczy zawładnęły mną, jako osobą. Ja powinienem panować nad tym światem, czyli ja nadaję wartość rzeczom, które są w świecie. Rzeczy nie mają żadnej wartości, one muszą stać się narzędziem dla mnie do osiągnięcia czegoś w przypadku no, życia wiecznego, więc no, najczęściej przecież celem, celem hmm, dla którego przedsiębiorcy zakładają firmy, to nikt nie robi tylko dlatego, żeby celem nie jest firma, jest rodzina, jest szczęście. Oczywiście ono jest w różny sposób pojmowane. Na różnych etapach jeszcze życia, bo może okazać się, czyli człowiek jest młody, chce się wyszaleć, ale w miarę czasu przychodzi refleksja, więc nie wszyscy dochodzą do szczęścia w taki sam sposób, w takim samym tempie. W różny sposób to definiują, ale najczęściej to, dlaczego ludzie pomnażają swój majątek, dlatego, że chcą być szczęśliwi. Wydaje mi się, że zgadzamy się co do tego, że po prostu pieniądze, nie ma nic złego w bogactwie, Natomiast grunt, żeby po prostu nie być do tego przywiązanym, żeby to nas nie definiowało, żeby pieniądze po prostu nie były, nie były naszym bóstwem. I... No tak, no dokładnie. Pieniądze, Jezus mówi, że nie, może być, nie możemy służyć dłum Panom i jest mamona i Bóg i teraz musimy na, na pierwszym miejsce postawić Boga, a pieniądz musi być tym środkiem do osiągnięcia tego szczęścia, którym jest Bóg tylko jak sprawdzić, czy te pieniądze faktycznie nie, nie są naszym bóstwem. Tutaj w Piśmie Świętym jest jedna, jeden fragment, który może być taką próbą właśnie zdefiniowania. Co, co, co zrobić, żeby ocenić, czy faktycznie jesteśmy od nich uzależnieni, czy są one tym elementem, który nas definiuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarbu w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Czyli w jaki sposób jest, sprawdzić? Każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Czy to jest jedyny sposób, inny test? No to tak. No to był pewien test, który postawił, który postawił Jezus Bogatemu Młodzieńcowi. Właściwie powinniśmy być gotowi w życiu zrezygnować z wszystkiego w pewnym momencie. To takie drugie nawrócenie, kiedy, kiedy Jezus, kiedy Bóg staje się punktem odniesienia dla mnie, kiedy jestem gotowy zrezygnować z wszystkiego. I kupić tak jak mamy inny fragment w Ewangelii, kiedy odnajdujemy perłę, i jesteśmy gotowi tą, za, za tą perłę, czyli prawdę, czyli za Boga, oddać wszystkie królestwo, wszystkie bogactwo które, tego świata, które posiadamy. Więc to jest taki test. No oczywiście, jak to się w życiu objawia najczęściej, że po prostu no, wtedy odnajdujemy Boga, który staje się naszym. Prawdę odnajdujemy w naszym życiu, odnajdujemy Boga osobowego, spotkanie z Bogiem, z Jezusem, i wtedy On staje się tym punktem odniesienia dla nas. I wszystko oceniamy z punktu widzenia właśnie życia wiecznego, z punktu widzenia wartości, które odniesie Ewangelia. Po prostu Bóg staje się, na, staje się w naszym życiu kimś, kto jest na szczycie naszej piramidy wartości. Bo coś takiego, tylko, że to nie jest coś raz na zawsze, bo każdego dnia musimy walczyć z tym. Każdego dnia dokonujemy mnóstwo różnych wyborów, i okaże się, że to przecież robimy rachunek sumienia. Nie zawsze nam udaje się, na czym polega rachunek sumienia, bo, bo nie zawsze udaje się nam postawić Boga na pierwszym miejscu. Są jakieś inne rzeczy, które nam przychodzą. Przychodzą jakieś wybory, które musimy dokonać. Okazuje się, że nie zawsze mamy tyle siły, żeby właśnie w, w Boga wybrać, ponieważ bo żałujemy za to, że nie poszliśmy w tym kierunku, i tak dalej. Więc to jest bardzo dynamiczny układ. I człowiek, to nie jest tylko tak, że raz sobie powiemy, że idziemy za Bogiem, on jest znacznikiem naszej piramidy wartości, i tak będzie do końca życia. Jest to ustawiczna walka. Czyli pieniądz i bogactwo same w sobie nie są niczym złym, dopóki nie są naszym bóstwem? Natomiast są fragmenty w piśmie, również takie, które pokazują, że może jednak nie powinniśmy oszczędzać na emeryturę, na czarną godzinę. Różne mogą być cele. Przytoczę jeden taki fragment. Mm -hmm. Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Mm -hmm. Czy to nie jest zachęta do tego, żeby nie myśleć o jutrze? A czy nie? Bo jeżeli weźmiemy teraz, no znowu wróćmy do e, przypowieści o talentach. No, Bóg mówi nam, że mamy je pomnażać, czyli mamy wobec, jak się mamy zachować wobec nieznanej przyszłości. Ja więc nam, m, m, mamy pomnożyć coś, co otrzymaliśmy od Boga, i nawet jeżeli nie potrafimy sami tego zrobić, to Jezus nam podpowiada: oddajcie te pieniądze do banku. Zrobią to inni, którzy się na tym znają. Będą mogli zainwestować pieni nasze pieniądze. Oczywiście Jezus ma na myśli banki, które istniały 2000 lat temu, a nie dzisiaj to zupełnie inna historia. Więc nie ma w tym nic złego, żeby oszczędzać, bo przyszłość jest nieznana. Natomiast Jezus podkreśla jedną rzecz: że nie powinniśmy polegać na tym, co, posiad co posiadamy w tym świecie. Bo to nie o to chodzi, to też to, co zaoszczędzimy, na, bo przecież jest to, byłoby nieostropnością nie oszczędzać, kiedy wiemy, że przecież będziemy mieli 60-70 lat, kiedy nie będziemy w stanie w stanie pracować, kiedy będziemy, teraz jeszcze człowiek żyje dłużej niż kiedyś, więc nie będzie w stanie mógł nasi, zarobić na, na utrzymanie, więc musi oszczędności. To byłoby nieostropne. Tylko że oczywiście, że całą ufność pokładam nie w tym, co posiadam, nie w tym, co mam, w rzeczach materialnych, a w Bogu. O to chodzi. W tym, co mówi Jezus. Ale to byłoby zupełnie nieostropne, gdybyśmy tego nie robili. I tak się dzieje dzisiaj w świecie, że świat nas, świat nas odzwyczaja od oszczędzania, bo kupujemy na kredyt, nie, nie robimy zakupów z oszczędności, a z tego, co w przyszłości dopiero zarobimy. Jest to bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Dlatego, a Ewangelia przeciwnie mówi nam o tym właśnie, żebyśmy położyli ufność Bogu i, i, i ostrożność nam podpowiada, że powinniśmy żyć z oszczędności, ponieważ przyszłość jest nieznana i możemy się zadłużyć, a zadłużenie nie jest czymś, czymś dobrym. Natomiast świat współczesny no, odchodzi od tego starego modelu i że właściwie zadłużamy się. Co robimy, Jak pan, jako państwo, zadłużamy się do tego stopnia, że przecież żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. To też to jest zupełnie nietyczne postępowanie. Więc ja nie widzę niczego tutaj sprzecznego z Ewangelią, kiedy odkładamy pieniądze na lata, kiedy nie będziemy w stanie mogli pracować, a najlepszą inwestycją w tym wszystkim to jest rodzina. A to znowu żyjemy w kulturze, która nas. Zniechęca do zakładania rodziny albo posiadania licznej rodziny, ponieważ nie inwestujemy w rodzinę, a inwestujemy w państwo. Czyli mamy przymusowe, właściwie obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, mamy system emerytalny, który jest państwowy, więc państwo nas, pokazuje nam zupełnie inny kierunek, w którym idziemy, i on jest niebezpieczny, ponieważ ponieważ ten kryzys demograficzny, który mamy w tej chwili, według mnie, ciągle to powtarzam, on jest pochodną właśnie tego systemu emerytalnego, ponieważ jeżeli uważam, że po co ja mam pracować, skoro myślę, że dzieci sąsiada będą pracować na mnie, a sąsiad myśli podobnie, dlatego nie mamy dzieci. Więc najlepiej by było, kiedy powiedzmy, każdy sam jest odpowiedzialny za własne życie, za własną przyszłość, I wtedy nie byłoby kryzysu demograficznego, ponieważ Najpewniejszą inwestycją w przyszłość, w życie jest, jest rodzina, są moje, są moje dzieci, które będą, które się o mnie zatroszczą. W tej chwili no, przestaliśmy w ogóle myśleć o tych kategoriach i jest to tragedia tego systemu, któryśmy sobie zbudowali, bo on się może zakończyć tragicznie. Czyli oszczędzać tak? Natomiast gród, żeby nie pokładać w tym swojej nadziei. I, tak, i oczywiście. Zawsze i no, no, może to, przyjść to, jakaś to, wojna, czy inny kataklizm, to, i może się okazać, to, że z tych naszych oszczędności też niewiele zostało. To też, no, ale oni zawsze oszczędności będą z zabezpieczeniem, ale oczywiście te nie dają mi zbawienia, dają mi wiara w Jezusa Chrystusa. Ale ktoś mi podpowiada, że nie mogę nie oszczędzać, ponieważ nie mogę liczyć tylko na to, że ktoś inny mi coś da. Przecież każdy wie, że żyjemy długo. I na starość nie będziemy w stanie mogli pracować. Tylko, że znowu no cały ten system jest, rozwala na rodzinę sposób taki myślenia ewangeliczny, bo przecież e, przychodzimy na emeryturę wszyscy w tym samym czasie. Przecież nie wszyscy muszą przychodzić na emeryturę. Ja powinienem być panem moich oszczędności. Znaczy, że ja odkładam pieniądze na, 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 na lata, kiedy będę, nie będę w stanie pracować, to sam powinien decydować, kiedy przestaje pracować ile sobie odłożę, ile wydam dzisiaj jutro, dla mnie to jest poniżające, kiedy człowiek musi, który pracował 40 lat i każdego miesiąca otrzymuje taką samą kwotę pieniędzy, to jest uzależniona nie od jego oszczędności, ale uzależniona jest od obecnej koniunktury na rynku, bo są to młodzi ludzie, którzy pracują i to oni pracują na, na emeryturę ludzi, którzy w tej chwili nie są w stanie pracować a nikt ich oszukuje się, bo im mówi się i większość ludzi wierzy, że ta emerytura jest, pochodzi z ich pracy, a to nie pochodzi z ich pracy, więc to jest naprawdę oszukiwanie ludzi, nie jest to postępowanie etyczne. Czyli oszczędzaniu mówimy zdecydowane tak, grunt, żeby jedynie nie pokładać w niej nadziei w tym sensie, żeby te oszczędności, które gromadzimy nas nie definiowały jako człowieka naszej wartości, naszego szczęścia, ale jeżeli oszczędzamy, inwestujemy, to jak robić to w sposób etyczny? Czy są takie rzeczy, w które powinniśmy w sposób szczególny inwestować albo omijać szerokim łukiem? A czy tak? No, to, to wszystko zależy od tego, od naszego systemu wartości. Nie, chrześcijanin nie musi. Kiedyś tak było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, że pewne zawody uważaliśmy, że nie są dla chrześcijan. Więc teraz jakoś. Idziemy po bandzie, właściwie myślimy, że chrześcijanie są wszędzie. Robią, są i w banku, są i w, pracują w zakładach badawczych, które zajmują się rzeczami, które są gdzieś tam na pograniczu. No, są mają, te badania naukowe mają wątpliwą taką, no, są wątpliwe z etycznego punktu widzenia. Mam tutaj na myśli niektóre rzeczy dotyczące medycyny. Więc no naprawdę musimy czy inwestujemy, inwestujemy, musimy wybierać, musimy nie wszystko. Tak, z jednej strony, nie wszystko co jest na rynku, musimy kupować, z drugiej strony nie wszystko, co inni chcą, żebyśmy produkowali, musimy produkować. Wszystko zależy od mojego systemu wartości. Co zależy teraz od tego no, od, ode mnie, co, co, się, co, 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 co pojawi się na rynku, bo mogą być rzeczy, które no, no, trzeba jakiś konkretny przykład rozpatrzeć. To ja mogę no, podać właśnie. taki przykład. Mm -hmm. w, na naszym, w Polsce, na naszym rynku właśnie pojawia się moda na inwestowanie odpowiedzialne, zrównoważone. ESG, chodzi o inwestowanie, które jest odpowiedzialne środowiskowo, społecznie, z dbałością o ład korporacyjny, czyli przykładowo, nie inwestujemy w spółki, które zajmują się produkcją energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla czy innych brudnych kopalin, albo inwestujemy w takie spółki, które wykazują się dbałością o, o dobro społeczne. Czyli znaczy, ja uważam, że jeżeli to tak, możemy w ten sposób myśleć. To jeszcze, jeszcze dorzucę yy, przykład. Są na przykład fundusze, które inwestują. Tylko w spółki, które realizują cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Ja w ogóle nie chciałbym rozmawiać o zrównoważonym rozwoju ONZ, ponieważ ta agenda jest. E, kryje się tutaj wie, wiele rzeczy niebezpiecznych. Zresztą w ogóle sam sposób myślenia, że może być dzień, w którym zlikwidujemy ubóstwo, jest. E, fałszywą tezą, ponieważ ubóstwo, bogactwo jest pojęciem relatywnym. To, co dla jednego jest bogactwem, dla innego nie jest. co jest ubóstwem, dla innego też nie jest. Wyznaczamy sobie jakieś poziomy ubóstwa przy biurku i to jest rzeczywiście, to jest, to jest, no, sam Jezus mówi, że ubogi zawsze będziecie mieć wśród was, nie da się tego zrobić, i to nawet nie powinno być celem. Myśmy nie powinni myśleć o, o wyrównywaniu nierówności społecznej. My powinniśmy częściej mówić, e, i w tym dyskursie publicznym o szczęściu. Człowiek chce być szczęśliwy, człowiek nie chce żyć z zasiłków, nie chce. A zresztą myślenie o tym o wyrównywaniu jakichś nierówności społecznych e, to się wiąże z tym, że po prostu człowiek. E, no zakładamy sobie jakąś pewną wizję świata, jak to świat ma wyglądać. Czyli realizujemy jakiś projekt. Zresztą ja nigdy po prostu nawet z, 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 skąd się bierze taka, powiedzmy, pomysł na wyrównywanie równości społecznej, on no, mi się wydaje, że jest pochodną podatku dochodowego. Gdybym nie wiedział, ile mój sąsiad zarabia, nigdy bym nie miał takich pomysłów, bo moim celem byłoby pomnożenie mojego, moich talentów, mojego bogactwa, a nie teraz myślenie, ile mój sąsiad posiada i co posiada. Więc to jest ten cały problem, mi się wydaje. Natomiast, jak, że inwestuje się w pewne etyczne mm, projekty, ale o tym powinien decydować sam człowiek. To tutaj, jeżeli. No i zawsze powinniśmy inwestować etycznie jako chrześcijanie. W tym sensie, że powinien dokonywać wyborów, które są zgodne z moim systemem wartości. Tu był przykład: nie inwestujemy w spółki węglowe. A dlaczego mamy nie inwestować? To teraz jest. No, my mamy nie inwestować, a nasi sąsiedzi inwestują. Chiny, Japonia inwestuje w węgiel. Budują nowe elektrownie węglowe, więc to nie znaczy teraz, że teraz inni tak oglądają, ja też mam tak robić, tylko, że teraz często posługujemy się jakimiś mitami dotyczącymi na przykład ocieplenia klimatu. Gdybyśmy nawet zlikwidowali wszystkie kopalnie węglowe w Europie, czy miałoby to jakiś wpływ na, na czy odwróciłoby to ocieplenie klimatu? Trzeba odróżnić dwie rzeczy. Zmiany klimatyczne, nie ocieplenie, nie oziębienie, a czyli a na środowiska. To mamy do czynienia z czymś, na co nie mamy w ogóle wpływu. To znaczy na zmianę klimatu, bo tak było zawsze. Klimat się zmienia, w tym nie ma nic nadzwyczajnego. Zresztą słuchałem gdzieś kilka dni temu fajnego wywiadu z profesorem Marksem, geologiem, który na ten temat mówił. 1500 lat temu też były zmiany klimatyczne, one przyczyniły się do różnych zmian w, w, w Europie, więc to się powtarza co jakiś czas, więc na to nie mają zupełnie żadnego wpływu. Kiedyś to, co podkreślił bardzo fajnie profesor Marks, mówił o tym, że Kiedyś co ludzie robili, jak się klimat zmieniał? Wędrowali. Były migracje ludzi, ponieważ się nie potrafili dostosować do nowych warunków. My potrafimy się przystosować, mając lepszą technologię, zdobycze cywilizacji. Więc powinniśmy mówić o, o nowej adaptacji do nowych warunków, a nie o tym, że klimat nam się ociepla i teraz powinniśmy na przykład nie inwestować w węgiel. Ja uważam, że. Że, 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 że jeżeli mówimy o etycznym i nieetycznym inwestowaniu, to, to nie jest zbyt dobry przykład. Są inne rzeczy, bo po później... A, do, a, produc że, a producenci broni? to właśnie, broń, broń to jest tak skomplikowana sprawa, bo przecież broń w języku polskim służy do czego? Do obrony. Więc ja mogę sprzedawać czołgi, Mogę na przykład czołgów nie sprzedawać, produkując czołgi, kogoś uważając, że ktoś może je użyć w innym celu, ale już mówię, a tylko ja mogę wiedzieć, czy one nie będą do obrony, czy będą do ataku. Podobnie jak z nożem. Noż może być użyty do hmm, kojenia chleba, możemy go używać, możemy przy pomocy noża planować zbrodnie. Więc to ja nadaję rzeczą wartość. I tutaj to jest skomplikowane, choć niektóre rzeczy, na przykład pigułki w nie można tego zastosować na przeciwko, nie możemy tego wziąć bo nas boli głowa. Więc produkcja takich, tego typu rzeczy w punkcie wyjścia jest, jest jeżeli byśmy mieli w to inwestować pieniądze jako chrześcijanie, jest to oczywiście nieetyczne, bo to nie ma, nie ma innego zastosowania. Natomiast wiele różnych innych rzeczy, czy cukier na przykład przecież mogę kupować cukier do słodzenia herbaty, mogę robić powiedzmy alkohol złej jakości, bo gdyby był dobry, to bym miał nic przeciwko temu, więc możemy e, szkodzić e, innym ludziom, e, bo nie mam tu na myśli akcyzy, bo wolałbym, żeby państwo nie ingerowało tak daleko w nasze życie, co mam robić w domu z moim cukrem, który jest moją własnością. E, więc więc tutaj skomplikowana jest ta sprawa, i mi się wydaje, że to nie jest ten pomysł, że, powiedzmy, że ktoś mi mówi, w jaki sposób mam inwestować, na przykład państwo, czy na przykład Unia Europejska, że mam nie inwestować w węgiel, mamy pomysł na, na taką zieloną wyspę, jaką by mam, ma być Europa. No nie jest, mówię, no, jest tutaj więcej ideologii niż zdrowego rozsądku. W tym wszystkim. Więc nie zgadzam się z tym, dlatego należałoby ludziom zostawić więcej wolności i ludzie powinni, właśnie bazując tylko na odwołując się tylko do zasady ochrony własności prywatnej, to by nam wystarczyło. I byśmy ludzie przecież, jeżeli coś posiadają na własność, to chronią swoją własność. I to mógł być wspaniały punkt wyjścia do ochrony, do, do, do pewnego dyskusji na temat ochrony środowiska. I, ale, ale kiedy angażujemy w to całą tą ideologię, to jest to bardzo niebezpieczne. Więc ja jestem przeciwko temu, tym programom osn ponieważ w tych programach zrównoważonego rozwoju kryje się, jest ukryta agenda, to jeszcze jest mowa, jeszcze jest o innych rzeczach, na przykład o Ochronie rodziny, a to ochrona rodziny ma tutaj w Poganie ma aborcję, inne, inne, inne pomysły, więc przemyca się. Programy LGTB, I więc, więc wiąże się z tym więcej z ideologii niż, niż tego zdrowego rozsądku i podejścia zdrowego do, do gospodarki. Więc oni, oni już nie są z etycznego punktu widzenia neutralni. W sensie oni mają pewien, angażują się w pewną agendę, która dla mnie nie jest nie do przyjęcia z punktu widzenia etycznego, z punktu widzenia moich chrześcijańskich wartości. Nawet to, że no wiele takich rzeczy. No to, że, że nie pozwala się ludziom działać w ramach własności prywatnej, że jest pomysł jakiś tam globalny, podaty i tak dalej, rząd, rząd światowy. Te wszystkie rzeczy są bardzo niebezpieczne i dlatego unikam tego. Unikam tego i nikomu do tego nie doradzam. Krytykuję takie podejście. Więc inwestowanie etyczne to jest skomplikowana sprawa i każdy właściwie powinien tak inwestować, ponieważ jeżeli na szczycie jego piramidy wartości jest Bóg, więc nie będzie robił inaczej. Jeżeli, a jeżeli Boga nie będzie na, na szczycie mojej piramidy wartości, no to będę postępował, będę dokonywał złych wyborów. Więc a czy agenda orientowska mówi o systemie wartości, mówi o Bogu, odwołuje się do świata wartości, który jest moim światem wartości? Nie, oni proponują zupełnie inny system wartości, więc no z tym się nie zgadzam, bo nie, da, nie można zbudować um, tego światopoglądu bez Boga. Więc oni proponują światopogląd bez Boga, ja mam inny i y, po prostu z tym się nie zgadzam. To już zupełnie na sam koniec zapytam, w co warto inwestować? Tutaj już ksiądz zdążył wspomnieć o dzieciach i tak, rodzinie. Tak, ja mówię, no największą, najlepszą inwestycją, znaczy tak, powiedziałbym, że pierwsza inwestycja to jest życie wieczne. Powinniśmy zawsze inwestować w życie wieczne. To znaczy, tak jak mówię językiem ekonomicznym, życie wieczne jest naszym celem. Musimy je zdobyć. To jest dar, który otrzymaliśmy. My nie, nie powinniśmy go utracić. Wszystko musimy zrobić, żeby, 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 żeby być zbawionym. No a tym najbezpieczniejszym takim środkiem, światem, w którym możemy tego dokonać, to jest rodzina. Rodzina, ponieważ I powinniśmy inwestować właśnie w rodzinę, w dzieci. I no i teraz żyjemy w świecie, w którym posiadanie dzieci więcej niż dwójkę jest już zjawiskiem patologicznym. Więc trójkę, czwórka, trójka, piątka dzieci, no to patrzymy na to, jakby na rodzinę, która, która jest patologiczna, która nie zachowuje się normalnie. Zresztą stworzyliśmy sobie świat: samochody czteroosobowe, na przykład. A teraz coraz więcej jest większych samochodów, no ale to też pokazuje ma, 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 małe mieszkania budowane przez państwo. Cały system, który jest tak skonstruowany, że musi na przykład pracować mąż i żona, kiedyś było inaczej. Więc a to jest skonstruowany system, który zmusza kobietę i mężczyznę do pracy. A no, powinniśmy, i było to możliwe kiedyś. A tym bardziej przy. To jest właśnie paradoks. Kiedyś nie było, e, nie było gospodarki kapitalistycznej, nie było takiego podziału pracy, jak jest w tej chwili. Teraz mamy większą specjalizację, większy podział pracy. E, mamy więcej wolnego czasu, ale co my z nim zrobimy? A zamiast wykorzystywać ten czas dla rodziny, to wykorzystujemy ten czas na zupełnie inne rzeczy, które. Które mają mniejszą wartość niż rodzina, a to oczywiście musimy sami dokonywać tych wyborów. Ale choć to z jednej strony jest, nie jest to takie proste, ponieważ ten system nasz właśnie popycha, bo mówię, ekonomia bez kultury sobie nie poradzi. Musimy mieć pewne wzorce. Natomiast te wzorce kulturowe, które są w dzisiejszym świecie, one nam pokazują właśnie model rodziny no, czteroosobowy, dwójka dzieci maksymalnie, więc mamy na przykład emerytury, wszystko emerytalny, to również sprawia, mamy ubezpieczenia społeczne, powinniśmy inwestować w ubezpieczenia tak, ale prywatne. Ja jestem panem mojego, mojego życia. Ja inwestuję, kiedy powiedzmy, odkładam pieniądze, i pieniądze zostają, bo wszystkich nie wydam, to pieniądze przychodzą na moje dzieci, więc jest tutaj, no więc w ten sposób powinniśmy inwestować i myśleć o przyszłości, i to by byłoby etyczne. Natomiast to co, jest, to, co nam proponuje świat, to, co proponuje nam państwo, no, jest zupełnie tylko przeciwieństwem. I tutaj nas, powinniśmy mówić o etycznym inwestowaniu. No, to powinniśmy yy, postawić sobie pytanie, ile państwa w państwie, ile państwa w moim życiu uważam, że jest zdecydowanie za dużo. Że, yy, że, po, że państwo powinno nam dać więcej wolności, albo bym powiedział inaczej. Bo myśmy właśnie tak w tym, w tych, w naszym okręgu cywilizacyjnym w Europie mówimy o tym, że właśnie, że rząd rządzi, że rząd daje nam wolność, żeby dał nam więcej wolności, ale to powinno być zupełnie inaczej. To ja wynajmuję rząd do tego, żeby pracował dla mnie. Jeżeli nie robi tego, co, co powinien robić, to, to go zwalniam. Natomiast nie mam takiej władzy. Teoretycznie mam, ale z drugiej strony politycy się zachowują jak ci, którzy mają tą władzę i oni mi dają trochę wolności, żebym mógł coś zrobić, a to zupełnie odwrotnie. To ja rezygnuję z mojej wolności, wynajmując rząd do tego, żebym mógł robić coś, czego ja sam nie, nie, nie potrafię, albo uważam, że zrobi to rząd lepiej. Na zasadzie zasady, no... Mamy w w katalizacji społecznej mamy kilka takich zasad i jedna jest, mówi o zasada pomocniczości. Tylko, że to jest tak, że my ją odwróciliśmy, że to najczęściej jest to, że rząd pozwala nam coś robić, a to być odwrotnie, że my wynajmujemy rząd i na poziomie właśnie rodziny powinniśmy robić jak najwięcej rzeczy i możemy je zrobić. No a tutaj no, inwestycje, dalsze inwestycje, to przychodzi na myśl, to no, przecież jest edukacja, szkoła. Powinniśmy inwestować w prywatną edukację. To, yy, i niestety rząd na to nam nie, nie pozwala, ściągając podatki yy, na edukację. To edukacja jest obowiązkowa, publiczna. Jeszcze nam yy, mówi się, że jesteśmy przekonani o tym, że ona jest lepsza niż prywatna. No ale przecież nie ma nic innego jak własność prywatna, która potrafi nas najlepiej ochronić, nasz system wartości, naszą rodzinę. Jeżeli się pozbędziemy, tak jak powiedziałem na początku, kiedy człowiek nie posiada nic na własność, a idzie to w tym kierunku, bo system fiskalny tak, tak działa, że pozbawia nas owoców naszej pracy, więc no przestajemy odkrywać siebie jako swoją godność, jako osoba. I wtedy no, no, tracimy na, na tym bardzo dużo. Ale sami właściwie robimy to na własne żądanie, ponieważ okej. Okay. Więc mówię, dobra, okej, okay, skończymy, kończymy, kończymy. <grystanie> Proszę Księdza, bardzo, bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Ja też cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. To znaczy, ten temat jest skomplikowany, w tym sensie, że to nie jest takie proste, ponieważ. Byłoby prościej, gdybyśmy żyli trochę w innym świecie, no ale dlatego o tym mówimy, ponieważ świat jest taki, a nie inny. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Szczęść Boże, dziękuję. Szczęść Boże. To już koniec podcastu Stockbroker. Dziękuję, że spędziłeś z nami ten czas. Proszę daj znać, jak Ci się podobało. Oceń skomentuj. Jeżeli moja audycja przypadła Ci do gustu, zasubskrybuj. Jeżeli nie, napisz, czego Ci zabrakło, co mogę poprawić. A może masz pomysł na temat odcinka lub osobę, której punkt widzenia chciałbyś poznać? Napisz w komentarzu. Do usłyszenia!